18 sierpnia 1946 roku żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego przeprowadzili brawurową akcję w centrum Krakowa. Jej efektem było uwolnienie ponad 60 więźniów i to bez użycia broni. Choć sukces był olbrzymi, jego cena również nie należała do niskich. Jak wyglądały kulisy jednej z najgłośniejszych akcji dywersyjnych w powojennym Krakowie? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo literackie. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Ewa Wąsik. Pierwsze miesiące po zakończeniu wojny nie należały w Krakowie do najłatwiejszych. Co prawda znienawidzony niemiecki agresor opuścił miasto już w styczniu 1945 roku, jednakże jego miejsce zajął nie mniej groźny sojusznik naszych sojuszników, czyli Związek Radziecki, a przede wszystkim jego formacje zbrojne oraz policyjne, Armia Czerwona oraz NKWD. Wespół z polskimi formacjami wprowadzili oni nowe porządki, których nieodłącznym elementem były represje i terror. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że dawne niemieckie areszty, więzienia czy obozy zostały zajęte przez nowe władze bez zmiany ich dotychczasowego zastosowania. Nowe władze, dla których głównym wrogiem politycznym były tak zwane zaplute karły reakcji, czyli członkowie polskiego podziemia niepodległościowego, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowych Sił Zbrojnych oraz rozwiązanej w styczniu 1945 roku Armii Krajowej. Rozwiązanej nie znaczy faktycznie nieistniejącej. Część żołnierzy, przerażona ewentualnymi represjami, postanowiła nie składać broni, tylko kontynuować walkę z komunistami. Trudną, lecz doraźnie skuteczną. Zahartowani w bojach z Niemcami jakowcy, ale również żołnierze innych ugrupowań, jak Narodowych Sił Zbrojnych, podejmowali udaną konfrontację z komunistami, zadając im niejednokrotnie bardzo wysokie straty i kontrolując spore połacie terenu. Rozwijało to jednak spiralę nienawiści, która sprowadzała się przede wszystkim do tego, że nowe władze kładły coraz większy nacisk na zwalczanie antykomunistycznego podziemia, czy jak sami mówili, leśnych band, których członków przedstawiano jako imperialistów i wrogich agentów. Więzienia były więc w konsekwencji pełne więźniów politycznych, którym groziły brutalne przesłuchania. Ich celem było nie tylko psychiczne złamanie więźniów, ale również skłonienie ich do złożenia zeznań, a nawet podjęcia współpracy, dzięki której komuniści byli w stanie skutecznie rozmontowywać kolejne poakowskie oddziały. Jednym z takich więzień był budynek przy ulicy Senackiej w Krakowie. Jego początki sięgają jeszcze czasów nowożytnych, po których w wieku XIX zlokalizowano tutaj sąd oraz areszt. Taką funkcję budynek pełnił przez kolejne dekady, włączając w to okres wojenny i powojenny. W 1946 roku stan więźniów przy ulicy Senackiej wynosił od 1000 do 1200 więźniów, w skład których wchodzili ludzie rozmaitego autoramentu. Poza partyzantami umieszczono tutaj więźniów kryminalnych, niemieckich konfidentów, Volksdeutschów, funkcjonariuszy polskiej policji granatowej, a nawet dezerterów z Armii Czerwonej. Warto również odnotować, że więzienie posiadało kilka filii. Przy ulicy Czarnieckiego, przy ulicy Wielickiej oraz w Bastionie IV. Co interesujące, więźniów nie rozdzielano, tylko wszystkich umieszczano w mieszanych celach. Niezwykle upokarzającym dla polskich żołnierzy musiało być dzielenie cel z niegdysiejszymi wrogami, czyli Niemcami. Co gorsza, żołnierze ci bardzo często byli sądzeni w oparciu o dekret z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, którym objęto takich bohaterów jak rotmistrza Witolda Pileckiego czy generała Nila, co samo w sobie pokazuje tylko charakter ówczesnego sądownictwa. Duża ilość tzw. więźniów politycznych stanowiła spore zagrożenie dla poakowskiej konspiracji, a mówiąc precyzyjnie, dla tzw. grupy krakowskiej, która liczyła sobie około 30 członków i pozostawała w ścisłych związkach z formacją Ognia, czyli słynnego Józefa Kurasia. Grupa posiadała trzech dowódców, którymi byli Zdzisław Lisik, pseudonim Ściciel, Jan Janusz, pseudonim Siekiera i Marian Zielonka, pseudonim Bill. Główną bazę partyzantów stanowiły istniejące do dzisiaj koszary przy ulicy na Zjeździe 8, gdzie omawiano akcje, magazynowano broń oraz parkowano auta. Członkowie grupy zdawali sobie sprawę z tego, że uwięzieni w wyniku brutalnych tortur
mogą się złamać, mogą wydawać jakieś informacje na temat konspiracji, albo nieświadomi, bo w wyniku brutalnych przesłuchań mogą po prostu podpisać wszystko, co zostanie im podstawione. Należało więc działać. Przeprowadzenie akcji zbrojnej w centrum Krakowa nie mogło i nie należało do rzeczy łatwych. Do 1946 roku w mieście zdążyły zainstalować się pokaźne siły wojskowe i policyjne, a usytuowanie więzienia Świętego Michała w samym niemal centrum Starego Miasta wymagało uwzględnienia każdego wrogiego punktu. W odległości 2 kilometrów od miejsca akcji znajdowała się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zlokalizowana przy Placu Inwalidów 4. Obok niej znajdował się gmach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Juliusza Lea 10. Silnie uzbrojonym punktem była również siedziba Komendy Wojewódzkiego MO przy Placu Biskupim 2 oraz wchodzące w jej skład dwie kompanie operacyjne znajdujące się przy ulicy Siemirackiego 24. Ponadto warto odnotować obecność Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy ulicy Rajskiej, Komendę Miasta Milicji Obywatelskiej przy ulicy Stefana Batorego 25 oraz Komisariaty Milicji okalające centrum Krakowa przy ulicach Świętej Gertrudy 3, Józefa Szujskiego 1 oraz Józefa Piłsudskiego 5. Dywersanci nie mogli również zignorować obecności Komendy Miasta Milicji Obywatelskiej, która znajdowała się przy Placu Świętej Marii Magdaleny, czyli w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od miejsca akcji. Bardzo ważnym punktem była również Komendantura Armii Czerwonej, która stacjonowała w pałacu pod baranami przy Rynku Głównym. Pamiętać należało również o konfidentach czy zwykłych spacerowiczach i oczywiście obstawie samego więzienia, które było celem ataku. Partyzanci prawdopodobnie nie podjęliby się tak trudnego zadania, gdyby nie kilka sprzyjających okoliczności. Jedną z takich okoliczności był fakt, że w więzieniu znajdowało się kilku funkcjonariuszy, którzy utrzymywali ścisły kontakt z podziemiem antykomunistycznym. W wyniku prowadzonych rozmów okazało się, że wewnątrz aresztu panują dość luźne warunki. Sami strażnicy niejednokrotnie przychylali się na przykład do próśb więźniów o otwarcie drzwi do cel w celu ich przewietrzenia, co stwarzało wyborną okoliczność do ich obezwładnienia. Ponadto okazało się, że całkiem dogodnym dniem do przeprowadzenia akcji dywersyjnej jest niedziela, podczas której to rygor więzienny był wyraźnie słabszy. Polegało to przede wszystkim na tym, że zdarzały się rozmaite urlopy, chorobowe czy po prostu dni wolne. W każdym razie stan obsługi więzienia spadał do 2/3, co dawało około 20-30 funkcjonariuszy na służbie. Biorąc pod uwagę rozległość kompleksu, nie było ich więc aż tak wielu. Przy głównej bramie, która była, co zrozumiałe, naczelnym punktem akcji, mógł znaleźć się zaledwie jeden strażnik. Powodzenie akcji było uzależnione od kilku rzeczy. Przede wszystkim od synchronizacji działań poza aresztem i działań wewnątrz aresztu, a mówiąc precyzyjnie z aktywnością więźniów, którym w przededniu akcji dostarczono broń. Tego niełatwego zadania podjęła się zakonspirowana strażniczka Irena Odżywołek. Jak zapamiętał jeden z więźniów i uczestników akcji, Edward Czarnecki, pseudonim Murzyn, po wywołaniu go przez strażnika. Zobaczyłem go w towarzystwie młodej, bardzo ładnej kobiety w więziennym mundurze służbowym. Była to, jak się potem dowiedziałem, kierowniczka więziennej pralni Irena Odżywołek. Dobra znajoma. Ma pan pozdrowienia od kolegów z wolności, powiedziała kobieta i wręczyła mi koszyk z owocami. Proszę uważać, dodała. Tam pod spodem są granaty. Zapaska spódnicy wyjęła 3 pistolety, w tym jednego Wisa. Odżywołek odegrała jeszcze jedną ważną rolę. Podała więźniom informacje o harmonogramie akcji, aby mogli oni w odpowiednim czasie przeprowadzić konieczne działania. Ostatnie szlify przeprowadzono 17 sierpnia, czyli w Wigilię akcji. Nie znamy niestety wszystkich uczestników ataku na więzienie Świętego Michała. Znanych jest nam 19 uczestników z imienia i nazwiska. Byli oni fenomenalnie wyposażeni, jeszcze lepiej wyszkoleni i przede wszystkim gotowi do akcji. Kilka minut przed godziną 10, trzech zakonspirowanych więźniów, Bolesław Pronobis pseudonim Ikar, Edward Czarnecki pseudonim Murzyn i Władysław Dziedzic pseudonim Waldemar, którzy otrzymali wcześniej od Ireny Odżywołek broni granaty, zwrócili się z prośbą do strażnika Tadeusza Gicały o otwarcie drzwi do celi. Gdy strażnik uczynił to z zamiarem przewietrzenia pomieszczenia, więźniowie cierpliwie czekali na to, aż pojawi się kolejny człowiek, dowódca warty Michał Lepiarz. Gdy już to nastąpiło, więźniowie przystąpili do ataku i obezwładnili strażników. Potem kolejny wtajemniczony więzień o nazwisku Stachowski odczytywał listę więźniów przeznaczonych do uwolnienia. W tym samym czasie podobna sytuacja miała miejsce na oddziale drugim oraz trzecim, gdzie również proszono o otwarcie cel, a następnie obezwładniano strażników. W
tym celu więźniowie Pronobis, Czarnecki, Dziedzic i Szczyrek wdarli się do mieszkania naczelnika więzienia, by go zneutralizować, co uczyniono poprzez zakneblowanie go i przywiązanie do krzesła. Równolegle z akcją wewnątrz więzienia, na ulicę Senacką od strony ulicy Grodzkiej, wjechał amerykański samochód ciężarowy marki GMC, w którym znajdowali się Bill, Siekiera, Lampard oraz Jur. Partyzantów oczekiwali na ulicy inni uczestnicy akcji, Stanisław Piętak, pseudonim Niedźwiedź, oraz Stanisław Filipowski, pseudonim Ryszard, którzy widząc znajome auto, ruszyli w kierunku głównej bramy. W tym czasie ciężarówka dojechała do skrzyżowania Poselskiej z Plantami i oczekiwała na załadunek uciekinierów. W tym czasie więźniowie przedostali się do głównej bramy, której zgodnie z oczekiwaniami pilnował tylko jeden strażnik, mianowicie Jan Włodek. Obezwładnienie go nie stanowiło żadnego problemu, za to umożliwiło więźniom dostanie się do zbrojowni, z której zrabowano wiele broni, amunicji oraz granatów, które następnie rozdysponowano wśród uciekających. W tym też momencie zakończył się właściwy plan, a zaczęła improwizacja, która zaowocowała ucieczką więźniów nieprzeznaczonych do ewakuacji, co niestety spowodowało chaos i stopniową dekonspirację akcji. Na szczęście dla organizatorów akcji, część uzbrojonych więźniów postanowiła przedostać się przez więzienny mur, po drodze unieszkodliwiając strażników, dzięki czemu nikt nie podniósł alarmu. Pozostała część więźniów zgodnie z planem przebiegła ulicą Senacką i Poselską w kierunku Plant, gdzie czekała już ciężarówka, do której wsiadło około 30 osób. Droga odwrotu prowadziła przez ulicę Straszewskiego, Podwale, Karmelicką, Plac Inwalidów, Bronowice do Ojcowa. Wycofanie to, poza problemami natury technicznej, przebiegło bez większych przeszkód. Samochodem uciekła jedynie połowa więźniów. Pozostali uciekli z miejsca akcji na własną rękę i poza niektórymi wyjątkami szczęśliwie zamelinowali się w konspiracyjnych mieszkaniach. Cała akcja trwała pół godziny. O 10:30 część organizatorów akcji ewakuowała się do zakonspirowanej meliny przy ulicy Radziwiłłowskiej, celem omówienia przebiegu akcji, w wyniku której, jak się później okazało, uciekły aż 64 osoby. Podczas odprawy stwierdzono, że akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Ponadto spełniono warunek nieużywania broni, co zasługuje na szczególne uznanie, biorąc pod uwagę rozmach akcji i liczbę uwolnionych osób, a przede wszystkim odebrało samej akcji bandycki charakter, którym to epitetem tak chętnie szafowały powojenne władze. Nie przeszkodziło to jednak wyciągnąć przez nią restrykcyjnych wniosków. W pierwszej kolejności zablokowano teren więzienia i okolicznych ulic. O samym zamachu służby policyjne dowiedziały się po telefonie jednej z więźniarek, Weroniki Cieślik. Tak czy inaczej, poprowadzono obławę po mieście i przystąpiono do właściwych procedur, którymi było przesłuchanie, a następnie zorganizowanie procesów, podczas których zapadły bardzo surowe wyroki, włącznie z karą śmierci. W wyniku licznych obław na salę sądową zaczęli również trafiać żołnierze zaangażowani m.in. w akcję rozbicia więzienia przy ulicy Senackiej, w przypadku których powojenny wymiar sprawiedliwości wykazywał się jak największą surowością. Represjami i najwyższym wyrokiem objęto m.in. Irenę Odżywołek, bez której poświęcenia przeprowadzenie akcji byłoby po prostu niemożliwe. 3 grudnia 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał ją na karę śmierci. Mimo jej młodego wieku, nie skończyła jeszcze 21 lat, Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano kilka dni później. Przez wiele lat nie wiedziano, gdzie złożono ciało Ireny Odżywołek. Dopiero w wyniku prac ekshumacyjnych na katowickim cmentarzu w 2019 roku udało się zidentyfikować szczątki, które 18 sierpnia 2023 roku, w rocznicę rozbicia więzienia, uroczyście złożono na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Historia Ireny Odżywołek nie należy niestety do wyjątków, a podobną polityką, podobnymi represjami objęto wiele innych osób, czy to dawnych AK-owców, czy po prostu ludzi sprzeciwiających się nowej władzy. Skazywani w pokazowych procesach, wcześniej torturowani, prowadzili nierówną walkę z nową komunistyczną władzą, której głównym celem w tzw. okresie stalinowskim było absolutne podporządkowanie społeczeństwa oraz eliminacja każdego, kto się temu planowi sprzeciwił. Z tego miejsca chciałbym serdecznie polecić Państwu monumentalną książkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego pod tytułem Niezłomni czy realiści. Polskie podziemie antykomunistyczne bez patosu, napisaną wspólnie przez Rafała Wnuka i Sławomira Poleszaka. Jest to wprost fenomenalne kompendium do poznania historii powojennych ugrupowań, które wzięły sobie za cel walkę z komunistami. Co więcej, książka ta zainspirowała nas do stworzenia niniejszego materiału.
Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.